Hi guys, witajcie na moim lifestyle'owym kanale, ja jestem Roxana i dzisiaj mam dla Was taki vlog z dnia. Kochani, dzisiaj pokażę Wam, co robię w takim wolniejszym dniu. Jest to dzień trochę na redukcji, bo ja jestem na redukcji, więc nie będzie tutaj jakichś aktywności na mieście, aktywności jedzeniowych, ale za to zaraz przygotujemy sobie posiłek potreningowy. Coś dobrego, zresztą sami zaraz zobaczycie. Zapraszam Was do oglądania, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, dajcie znać, czy chcecie więcej takich vlogów na moim kanale. A dzisiejszy set oczywiście mam z Ocean Savoir, tutaj Wam zostawiam kodzik rabatowy, jeżeli chcecie sobie kupić coś z tego sklepu, to koniecznie sprawdźcie, co takiego fajnego tam mają. A kilka też propozycji na outfity pokazywałam w moim wcześniejszym odcinku, który zostawiam Wam tutaj na karcie u góry. No i napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony kolor, bo na ten moment moim ulubionym kolorem jest, jak widać, fioletowy. A teraz już, kochani, przechodzimy do pierwszej rzeczy, czyli oczywiście robimy sobie kawkę, bo jak to można iść na trening bez kawki? Trzeba się obudzić. Jak kawka przed treningiem, to tylko czarna kawka, dlatego że nie chcemy jeszcze dostarczać naszemu organizmowi żadnych kalorii. Kawka już nam się zaczyna parzyć, a ja teraz pokażę Wam, co takiego będę jadła po treningu. Że jest to dzień treningowy, to jem jakby więcej kalorii. Będę, kochani, dzisiaj jadła jagodzianki, które upiekłam sobie wczoraj. Może nie prezentują się najpiękniej, ale mają naprawdę dużo jagód. Mają też twaróg, więc mają trochę białka. Taką jagodziankę będę brała jedną, dlatego że ona u mnie ma 50 węglowodanów. A chcemy sobie jeszcze zrobić taką połowę porcji musli. Jak słyszycie, kawka mi się już parzy, pewnie mnie słabo przez to słychać. Dlatego niech skończy się parzyć i pokażę Wam, jak robię swoje musli. Kawka już jest gotowa, a ja już przygotowałam sobie pojemnik, w którym wezmę sobie musli. Bardzo gorąca. Dobra, makro już jest mi znane, to teraz pokazuję Wam, jakie musli używam. Dzisiaj weźmiemy sobie, zrobimy taki miks tego i tego. Te są bardziej takie owsiane płatki, a tutaj mamy więcej owoców. Oczywiście wezmę sobie też wagę. Do tego jeszcze sobie wzięłam siemię lniane i orzechy włoskie, żeby to, wiecie, miało lepsze wartości też odżywcze. Do tego oczywiście dosypuję odżywkę. Ja mam akurat taką z Bioteka czekoladową. Ja generalnie nie lubię czekolady, ale ta odżywka czekoladowa z Bioteka jest jedyną, którą jestem w stanie tak jakby, wiecie, wypić jak takie kakałko. Nie mam takiego niedobrego posmaku. Dobra jest też biała czekolada i wanilia jest też w miarę okej. Damy sobie, kochani, jedną miarkę odżywki, żeby tutaj wyszło mi 60 gramów białka na ten posiłek. Tak to wygląda. Ja sobie do tego jeszcze wezmę mleko w shakerze, żebym mogła sobie to zalać po prostu już po treningu. A jeszcze teraz weźmiemy sobie kreatynę przed treningiem. No to chlust, jeszcze kawka mi została. No to co, ja dopijam kawkę i widzimy się już na siłowni. Zrobiona pierwsza seria martwego ciągu również, a resztę treningu pozwólcie, że zrobię już sama, dlatego że chciałabym się skupić w 100% jednak na tym treningu. Jeszcze na pewno będę robić hip thrusty, wznosy tułowia, odwodzenie ud. Zobaczę jeszcze w planie treningowym, jakie mam ćwiczenia, a my już widzimy się w kawiarence po treningu na jedzonku.
kochani, mam już 2 dni po tamtym treningu. W tamtym dniu byłam jeszcze na zakupach, już tam nic nie nagrywałam w sklepie, ale tutaj Wam pokażę, że kupiłam czerwone różne przekąski do kolejnego odcinka i ten odcinek tym razem pojawi się na moim głównym kanale, więc Was tam również zapraszam. A w tym odcinku już żegnam się z Wami. Pamiętajcie, że dieta, redukcja, odchudzanie to nie są aż tak straszne rzeczy. Czasami możemy sobie pozwolić właśnie na przykład na zjedzenie jakichś przekąsek, szczególnie gdy dieta jest jakby stylem naszego życia. To taki jeden dzień nic nam nie zmieni. Musimy zawsze znaleźć sobie taki balans między zdrowym odżywianiem, a wiadomo, przyjemnościami. Więc ja już żegnam się z Wami, trzymajcie się i zapraszam Was na ten odcinek, który pojawi się w przyszłym tygodniu właśnie na moim głównym kanale. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa!